wiele w życiu trosk, wiele pożądań, wiele celów, do których podążamy, do których staramy się dotrzeć. I jakże często jest tak, że zapominamy o tym, co jest celem dla nas najważniejszym. Słowa dzisiejszej Ewangelii, które nam przekazał święty Mateusz, mówią bardzo wyraźnie, że jedynego Pana musimy mieć w życiu, że jedynie Bóg jest tym, który musi w każdej minucie naszego życia być naszym rozkazodawcą, tym, którego słuchamy się naprawdę i którego chcemy w każdej minucie Jego wielbić. Natura ludzka jest tak stworzona, że potrzebuje Pana. Te dzisiejsze złudzenia co do wolności ludzkiej pozostają tylko złudzeniami. Owszem, jest pewna wolność, pewien wolny wybór, który każdy z nas musi dokonać, ale tak naprawdę jest ona czymś bardzo ograniczonym i tak naprawdę musimy wybrać sobie jeden cel w życiu, jednego Pana, któremu będzie służyć. Nikt, kto dotarł do nieba, nie był człowiekiem, który jednocześnie służył Panu Bogu i swoim własnym celom, światu, swoim własnym namiętnością. Taki człowiek żyje w rozdwojeniu i w końcu, jeżeli nie zdecyduje się po stronie Pana Boga, tego pozorne wyważenie pomiędzy rzeczami Bożymi a rzeczami przyrodzonymi, skończy się służeniem właśnie mamonie, służeniem cielesności, służeniem temu światu, wszystkim jego porządliwościom, które wymienił apostoł Paweł w liście do Galatów. Dlatego musimy się zdecydować już teraz wybrać Pana Boga na naszego Pana. I ten Pan jest Panem dobrym, jest Panem, który wie dobrze, czego żąda Jego sługa, przede wszystkim jest w stanie temu słudze to dostarczyć. Diabeł, czy świat, czy człowiek może tylko w ograniczonym zakresie uzyskiwać, dawać sobie to, czego pragnie. Wyłącznie Pan Bóg jest tym, który jest nieskończenie dobry, ma nieskończoną moc, ażeby dać wszystko to, co jest nam potrzebne. Jednocześnie Pan Bóg nie niszczy woli człowieka, o ile każda rzecz, która pochodzi z tego świata, która jest przeciwko Panu Bogu, zawsze doprowadza do niewoli, o tyle służenie Panu Bogu służy większej wolności, większej, dobrym tego słowa, niezależności, większej również świętości. Natomiast diabeł, owszem, namawia człowieka do tego, żeby korzystał z różnych możliwości w sposób nieograniczony, nieuporządkowany. Na samym końcu tego wszystkiego jest tak naprawdę wielka niewola, czy to będzie przyzwyczajenie do grzechu, niewola grzechu, czy jakakolwiek inna rzecz, chociażby nie była stricte grzeszna. Tylko Pan Bóg daje wolność, tylko On gwarantuje, że wolność zostanie oczyszczona i będzie w Panu Bogu człowiek miał tę prawdziwą wolność dziecka Bożego. Diabeł zawsze chce dawać pewne wolności, pewne przywileje człowiekowi wyłącznie po to, żeby go oszukać i żeby taki człowiek, idąc za diabłem, na samym końcu stał się niewolnikiem upokorzonym, który musi wypełniać najgorsze rzeczy, który w gruncie rzeczy będzie też nieszczęśliwy, nie będzie miał jakiegokolwiek wolnego wyboru. Dlatego musimy się odpowiedzieć z całą mocą po stronie Pana Jezusa, po stronie Pana Boga. Ta dzisiejsza Ewangelia kończy się słownym ostrzeżeniem Pana Jezusa i Jego mocną wskazówką. Szukajcie przeto na pierwszym miejscu Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie Wam przydane. Po pierwsze dlatego, że to Pan Bóg daje wszystko, że to On czuwa nad światem. I musimy wierzyć w opatrzność Bożą, że wszystko, co się dzieje na świecie, jest wynikiem mądrego planu Bożego i również w życiu każdego z nas. Każda minuta jest zaplanowana i w każdej minucie dzieje się to, co Pan Bóg chce. I możemy odpowiedzieć na ten plan Boży, możemy powiedzieć Panu Bogu tak, ale możemy też ten plan odrzucić i szukać szczęścia na własną rękę. To wymaga ogromnej pokory, żeby wyzbyć się własnych planów, własnego kombinowania nad tym, co będzie jutro, własnych jakichś przemyśleń. Zaufać całkowicie Panu Bogu. Oczywiście nie znaczy to, że mamy nasze codzienne obowiązki porzucić, bo skoro Pan Bóg postawił każdego z nas w takim, a nie innym miejscu, to jest też wola Boża, opatrzność Boża. Plany Boże objawiają się w codzienności, niekoniecznie w jakichś wielkich. Pan Bóg nie będzie się nam codziennie objawiał, żeby nam wskazać palcem, co mamy robić. Z okoliczności życia
z obowiązków stanu wynika to, co mamy czynić z naszych obowiązków zawodowych czy rodziny, wynika z to, co mamy czynić i tego musimy się trzymać. Niemniej jednak zawsze trzeba mieć świadomość, że te oczywiste rzeczy codzienności są korzenne w porównaniu z tym, co chce dla nas Pan. One służą temu, żebyśmy się uświęcili i jeżeli będziemy je wykonywać w zgodności z wolą Bożą, to wszystko otrzymamy to. To otrzymamy wszystko to, czego szukamy, co jest nam potrzebne. Takim niedoścignionym przykładem wypełnienia woli Bożej jest oczywiście Najświętsza Maria Panna, jak zawsze, która też nie wiedziała, jak potoczy się jej życie, która była przecież zaskoczona tym, co anioł powiedział do niej w związku z narodzeniem się Chrystusa, w związku z poczęciem Chrystusa w jej łonie. Ona nie wiedziała, co ma czynić, nie wiedziała, co spotka ją trzeciego dnia. I pomimo to jej ogromna pokora i zgoda z wolą Bożą i posłuszeństwo spowodowało, że nie zawahała się ani momentu, przez moment, ani chwili, żeby odpowiedzieć fiat, odpowiedzieć tak aniołowi Bożemu, który został przesłany przez Pana Boga, żeby Bóg człowiek mógł stać się w łonie Maryi, żeby Bóg mógł przyjąć człowieczeństwo w łonie Najświętszej Maryi Panny. Życie Maryi też było życiem, które było zupełnie niepewne. Ledwo urodziła Pana Jezusa, ledwo Chrystus został uwielbiony przez trzech królów, ledwo otrzymał ten wielki hołd ze strony mądrości tego świata, władz światowych. Już musiała uciekać do Egiptu razem z nowonarodzonym dziecięciem pod opieką jednego zaledwie mężczyzny. Widzimy zatem, że jest to ogromna pokora Marii, która spowodowała, że nie zwątpiła co do Pana Boga, co do Jego dobroci, co do własnej przyszłości, najgorszych nawet rzeczach, najgorszych nawet terminach. Jeśli porównamy my samych siebie i naszą niecierpliwość i zwątpienia codziennego dnia, gdy martwimy się na zapas rzekomymi trudnościami, problemami, to widzimy, że jesteśmy w porównaniu z Marią zupełnie nikim. I również śmierć jej boskiego Syna była czymś, co dla Marii była zupełnie, co dla Marii było może nie tyle zaskoczeniem, ale czymś, z czym trudno było jej się pogodzić. Pomimo to wiedziała, że Bóg tak chce i to, co Bóg czyni, jest bardzo dobre. Maria nigdy nie dyskutowała z Panem Bogiem, co najwyżej miała pewne pytania do Pana Boga i we wszystkim wypełniała wolę Bożą w sposób najdoskonalszy, bez jakiejkolwiek wątpliwości, bez jakiegokolwiek wątpienia w to, że to, co Pan Bóg czyni, jest dobre. Tej wiary nam potrzeba, tej ogromnej pokory, tego ogromnego posłuszeństwa również w stosunku do planu Bożym, bo tylko w ten sposób możemy się zbawić. Wybieramy zatem już teraz naszego Pana Jezusa Chrystusa na Pana, któremu będziemy posłuszni aż do końca naszych dni, bo jedyną alternatywą jest wieczne potępienie. Potępienie, które jest zasłużone za każdy grzech ciężki, który wynika ze złych nawyków, ze złych upadków, z tego wszystkiego, co świat nam próbuje dać, do czego również dąży pożądliwość cielesna. Już tutaj na ziemi, w tym momencie decyduje się to, czy będziemy wiecznie szczęśliwi, czy wiecznie nieszczęśliwi, wiecznie potępieni. Prośmy Pana Jezusa, żeby Jego przynajdroższa krew nas obmyła i żebyśmy byli godni przystępować do ołtarza Pańskiego, byśmy byli godni nazywać się chrześcijanami, katolikami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pod Panem Jezus Chrystus. Niepokalane serce Maryi.